Witam was bardzo serdecznie, jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii World of Tanks Niecodzienne Bitwy. I dzisiaj czołg AT2, mój w tym wykonaniu, który nabiłem od razu AT8 6 tier, ponieważ było obniżki różne, koniec II wojny światowej w Europie, był razy 5 za pierwsze zwycięstwo i różne takie bardzo fajne rzeczy. Które skutkowały tym, że daliśmy radę. Tu nie wiem dlaczego stoję, jak ja jechałem, ale nie wiem. Przyspieszymy właśnie. No i sobie kupiłem tiery, nabiłem przez kilka godzin nabiłem AT2 i AT8, więc bardzo fajnie. Tu nic nie strzałem. Aha, tu właśnie. I tu właśnie pierwszy, T150. Czołg od przodu, trudny do przebicia, ale patrzcie, tu walimy. I tutaj kilka rykoszetów. Od wieży, a tu teraz niżej mówię, ale za nisko. Ale waliliśmy go tak. Ogromnie bardzo skupę, widzicie, szybko. Churchill szyby tak nie skupiał z takiej odległości. I tutaj jeszcze jeden strzał i gold tutaj, na wszelki wypadek. Ale go ktoś zniszczył. A ja miałem golda, za mało tego golda, muszę więcej golda załadować. Żeby było dobrze, bo tu 68 pocisków. Szybko strzała w Churchillu jest więcej, no ale w acie no jest trochę inaczej. Tu na razie stałem, tu nic nie atakowałem i kontratakowałem zaraz. To włączymy, jak kontratakowałem właśnie w ten czołg. Tu go nie pokonałem, nic mu nie zrobiłem, ale tu był czołg. Proszę bardzo, tyłkiem Churchill. Tego źle zwaliłem, ale Churchill, no to pięknie. Przysunąłem się od przodu i klepałem go, czy od tyłu już nie wiem. On się nie odsuwał, to ja go klepałem dalej i sklepany czołg. Teraz KW-85, czołg, też łatwy do rozwalenia. I klepałem go. I klep, ktoś mi go sklepał. A tu mi go ktoś sklepał, wtedy mi ktoś sklepał mniej uszkodzeń. O, i to doleciało, widzicie, tu takie skupianie. Teraz zniknął, to nie mogłem go zaatakować za bardzo. Ale teraz pojedynek AT z AT-em. I jak myślicie, jak się to skończy? Oczywiście z golda. Bo tego ata ze zwykłych pocisków spędza 110 to tylko z tyłu. Gąski. I go walę. I pewna blokada tu dziwna będzie. Klepię go, klepię, wszystko się przebija. A w pewnym momencie, kurde, ding. I ding. To mówię, przyładuję tu. We włas weszło i niżej przyładuję. I weszło i go zniszczyłem. Tylko dwa goldy zostało za mało. Tutaj kawu, powinienem teraz jechać na niego. A to teraz nie wiedziałem co zrobić. Powinienem jechać na tego kawuka i go zniszczyć. No ale później, no zobaczycie co się stało. Zabrali mi go znowu i miałem tylko 1700 uszkodzeń, a nie miałem więcej. Ale i tak bardzo fajnie, jak na trzecią bitwę tym czołgiem, to bardzo ładnie wyszło. I tu razy jeden, tu jeszcze go nie spotkamy, ale razy dwa, żeby było dobrze. Tu artylerię mogłem rozwalić, nie wiem dlaczego jej nie waliłem, chyba jej nie widziałem. No i tu właśnie niestety Nashorn mi go strzelił i dlatego, no kurde, nie mogłem go zaatakować za bardzo. I tu zobaczycie, bym tyle życia miał do walenia, oczywiście Nashorn. I kiepsko, ale go klepię teraz, klepię. I uklepany. Proszę bardzo, 4 kile, nieszybka bitwa, tego też mogłem zniszczyć, więc miałem szansę tu, jakby mi nie zabrali też tej 150, to bym miał szansę na Top Gun'a, ale się jednak nie udało, ale i tak dobra bitwa, bardzo dobry wynik, dużo premium, teraz mam kas, różnymi czołgami się nabija, nawet po 100 tysięcy w górę, jakbym miał stwierdz, to co się nabija więcej kasy, jeszcze bym miał więcej, miał wtedy po 200 tysięcy z bitwy, no ale będzie więcej bitew, więc myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie oraz oceniajcie i filmiki oglądajcie i łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!